No można powiedzieć, że historycznie jest to moment bardzo ciekawy, ponieważ w ciągu miesiąca wymieniliśmy no, co najmniej kilkadziesiąt procent taboru, zarówno na tabor używany, kilkuletnie autobusy, które wzięliśmy, pozyskaliśmy w leasingu 7 sztuk takich autobusów. We wrześniu pozyskaliśmy 2 nowe, można powiedzieć, busy, czy autobusy mniej pojemne, bo powiedzieć bus to trochę nieprawda na autobus, który może zabrać 40 osób. MAN z zabudową Merkusa i oczywiście najważniejsza rzecz, przekazane samorządowi właśnie w ubiegłą sobotę 6 nowych, zupełnie nowych autobusów Iveco Crossway niskopodłogowych LE, 13-metrowych, dobrze wyposażonych. Te 6 autobusów, można powiedzieć, to jest taki zakup po raz pierwszy od co najmniej 20 lat w PKS-ie. Tego typu wymiany taboru w tym stopniu nie było. On w znacznym stopniu odnowi nasz tabor, bo w to miejsce wycofamy, myślę, że około 8 autobusów, takich 20-30-letnich już z Euro 1 czy starszych. To powinno przyczynić się przede wszystkim do zmniejszenia kosztów serwisu z jednej strony, poprawy jakości wizerunku firmy. No i tak naprawdę tutaj jesteśmy już gotowi do walki o kolejne zlecenia ze strony samorządu. Jesteśmy operatorem, myślę, że jednym z większych w Polsce korzystających z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Łącznie ponad 2 miliony wozokilometrów rocznie wykonujemy dofinansowanych z funduszu. Ten segment chcemy rozwijać, liczymy na to, że stawka 3 zł zostanie utrzymana i co drugie, najważniejsze dla całej branży, że te umowy będą wieloletnie. Pozwoli to na dalszą wymianę taboru, na zaciąganie kredytów, pozyskanie taboru, czy chociażby leasingu. Umowy roczne niestety to ograniczają. Standard, który sobie określiliśmy, to w ciągu 2 lat dojść do poziomu tego, by wszystkie autobusy nasze w komunikacji regionalnej miały niskie wejście przynajmniej w jednych drzwiach, miejsce na wózek, czy to inwalidzki, czy dziecięcy, klimatyzację i Wi-Fi. I ten standard chcemy osiągnąć i idziemy w tą stronę.